10 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się kiermasz bożonarodzeniowy. Tego typu wydarzenie jest świetną okazją dla lokalnych rękodzielników i artystów, którzy mają możliwość zaprezentowania swoich wyrobów. Jest to również doskonały czas na zakup oryginalnych prezentów oraz ozdób świątecznych, które nie są dostępne w tradycyjnych sklepach. W tym roku na kiermaszu nie zabrakło stoisk z choinkami, bombkami oraz świątecznymi strojkami. Wśród wyrobów znalazły się również szopki bożonarodzeniowe, świeczniki oraz ozdoby na stół. Tegoroczny kiermasz obfitował w różnego rodzaju własnoręcznie wykonane maskotki, materiałowe krasnale, nakrycia głowy, przepiękną, unikatową biżuterię, ale również wyroby z drewna, lawendy, gliny czy włóczki. Wizyta na kiermaszu bożonarodzeniowym to nie tylko świetna okazja do zakupów, ale również doskonała okazja do wchodzenia w świąteczny nastrój. Kolorowe światełka, zapachy tradycyjnych potraw i świątecznych przypraw, a także dźwięki kolęd i świątecznych piosenek tworzą wyjątkową atmosferę, która przenosi nas w magiczny czas Bożego Narodzenia. Magiczny czas spędzany z bliskimi. Atmosfera wigilijnej nocy, zapach choinki, pierwsza gwiazdka, dźwięki kolęd. Cieszcie się, że możecie ten niezwykły czas spędzać razem z tymi, których kochacie. 14 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury przy ulicy Radomskiej odbyło się spotkanie wigilijne Uniwersytetu III wieku w Pionkach. Przy wspólnym stole spotkali się słuchacze UTW oraz zaproszeni goście. Wszystkich zebranych przywitała dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Agata Chmielewska oraz koordynator grupy Anna Kiraga. Świąteczne życzenia złożył seniorom burmistrz miasta Robert Kowalczyk. Drodzy Państwo, bardzo miłe, wigilijne spotkanie z Uniwersytetem III wieku. Szanowni Państwo, miło patrzeć, że tyle fajnych ludzi potrafi się zebrać razem, przyjść do Miejskiego Ośrodka Kultury i wspólnie spędzić popołudnie przy kolędach. Namawiam tych wszystkich, którzy jeszcze nie zdecydowali się na to, aby przystąpić do Uniwersytetu III wieku. Zarówno Uniwersytet, jak i ja wszystkich Państwa zapraszamy. Bądźmy razem, bądźmy aktywni. Zobaczmy, że nawet mając 70, 80 lat, możemy coś dobrego zrobić. A na te święta życzę Państwu zdrowych, spokojnych, wesołych i dostatnich świąt. W trakcie spotkania głos zabrali również członkowie zarządu Uniwersytetu. Wspólna wieczerza nie mogła odbyć się bez podzielenia się opłatkiem oraz tradycyjnych potraw wigilijnych. Żeby tradycji stało się zadość, każdy ze słuchaczy otrzymał drobny gwiazdkowy prezent od burmistrza oraz Miejskiego Ośrodka Kultury. W bożonarodzeniowy nastrój wprowadził zebranych występ Olgi Boduły, która na tę okazję przygotowała świąteczny repertuar kolęd i pastorałek. Prędzej się wybierajcie, przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Dawaj swe ufony w pokorze, do serca obudnego o Boże. Chwała na wysokości Pana.
Jesteśmy już kolejny rok na pięknej Wigilii, przygotowanej przez Miejski Ośrodek Kultury. Uniwersytet Trzeciego Wieku bardzo lubi ten dzień, ponieważ jest tutaj nastrojowo. Są fajne potrawy. W tym roku mamy niespodziankę, bo potrawy przygotowały panie z Miejskiego Ośrodka Kultury. Śpiewamy kolędy. W tym roku jeszcze mamy koncert. Dostaliśmy maleńkie upominki. Także cieszmy się tą chwilą. Wszystkim naszym słuchaczom, a także wszystkim państwu życzymy zdrowych, rodzinnych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego, co najlepsze na ten nowy rok. Z kosteczkami za nami pospieszymy, a tak tego maleńkiego niech wszyscy zobaczymy. Jak u Boga narodzony płacze w stajni położony, więc go W niedzielę 10 grudnia grupa 80 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach, wybrała się do kina mieszczącego się w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Seniorzy obejrzeli pokaz filmu Śnieżne Boże Narodzenie z André Rieu. To zupełnie nowy świąteczny koncert maestra André Rieu, na który przybywają dziesiątki tysięcy fanów z całego świata, a dzięki retransmisji do kin mogą je dodatkowo obejrzeć kolejne setki tysięcy widzów. Ponad 140 minut wspaniałej muzyki, bogaty zestaw kolęd i innych świątecznych przebojów, a to wszystko w magicznej śnieżnej scenerii. To wspaniałe widowisko wprowadziło słuchaczy UTW iście świąteczny nastrój. W niedzielę 10 grudnia, tuż po poranku teatralnym dla najmłodszych, w Miejskim Ośrodku Kultury zostały wręczone nagrody dzieciom, które brały udział w konkursie List do Świętego Mikołaja. Na konkurs wpłynęło 120 wspaniałych prac, wykonanych z wielką starannością i dbałością o szczegóły. Spośród nich jury wybrało te najpiękniejsze, pomysłowe listy, odzwierciedlające marzenia dzieci. Wręczenia nagród dokonał sam Święty Mikołaj. Dodatkowo wszystkie obecne na sali dzieci otrzymały od niego słodki upominek. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, kreatywność oraz poświęcony czas na wykonanie prac. Przed nami już 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach od samego początku włączył się w tą szlachetną inicjatywę i 32 lata gra z Jurkiem Owsiakiem. Trwa nabór wolontariuszy, a zapisy prowadzone są w siedzibie sztabu w Miejskim Ośrodku Kultury do 3 stycznia 2024 roku w godzinach od 10 do 16. Chcesz zostać wolontariuszem i pomagać innym? Koniecznie przyjdź i zapisz się, ilość miejsc ograniczona. 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 28 stycznia 2024 roku w Miejskim Ośrodku Kultury przy ulicy Radomskiej 1.
a jego celem będzie pozyskanie środków na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Wszelkich niezbędnych informacji udziela szef sztabu w Pionkach Piotr Pachocki.